Dzisiaj trenuję z Cybermarianem. Jak jest twój staż treningowy? Jakieś minus 5 minut. No to będzie trzeba zrobić przynajmniej 10 minut rozgrzewki, najlepiej na Orbitreku, bo to rozgrzewa i nogi. Wiesz co to jest Orbitrek? To ten taki? Super. A, znam się. No chodź. 10 minut. Dam radę? 10? No chłopaku, już 14 sekund masz za sobą. Kurde, jestem blisko już. Ale wiesz, no to 10 minut, ale... Kontrola najwyższą formą zaufania, więc ja będę robił obok i patrzył, czy trenujesz. Dobra. Dobrze, że zjadłem owsiankę rano. Rozumiem, że za często nie byłeś na siłowni. Nie, pierwszy raz. Dobra, to będziemy ćwiczyć... Będziemy robić ćwiczenia podstawowe, które są najskuteczniejsze. Wyciskanie leżąc, przysiady, wiosłowanie sztangą, ale... Żeby było na początku łatwiej, to będziemy robić to na maszynach, a nie z wolnymi ciężarami. Dobra. Startuję w maratonie. Tak, co chciałem powiedzieć. O. To idziemy teraz na siłkę. No to idziemy. Pierwsze ćwiczenie, wyciskanie leżąc, wykonujemy siedząc. Bo robimy to dzisiaj na maszynie. Gdyby to były wolne ciężary, nie uciekło i nic się nie stało. I tak, podnosimy ciężar, wymagamy sobie nogą, chwytamy szeroko, kontrolujemy ruch w jedną i w drugą stronę i rozciągamy mięśnie maksymalnie. Na początek idziemy na rekord 25 kg. Proszę. Szeroko, odepchnij nogami. No i już. Dwa. Trzy, oddychaj, wydech, 4, 5, 6, 5 zostało, 4 zostało. Gnój przerzucałem wakacje u babci, a tak co? Zwięcę, teraz. To od gnoju powinny ci się wzmocnić mięśnie grzbietu, sprawdzimy w następnym ćwiczeniu. Drugie ćwiczenie to wiosłowanie, odpowiednik przyciągania sztangi do klatki piersiowej. Ćwiczenie ma za zadanie wzmocnić i rozwinąć mięśnie twoich pleców, najszerszego grzbietu. Bo zakładam, że ten mięsień również masz. Mama. Opierasz się klatką piersiową, tutaj o tą podpórkę. Chytasz dowolnie, przyciągasz. Musisz mieć świadomość ściągania łopatek. Głowa przed siebie. Dobrze by było, żebyś czuł, że napinasz mięśnie pleców. Pracuję przy tym również trochę biceps. Proszę bardzo, 12 powtórzeń. 12. Tak jest. Żebym do 5 dojechał, bo dobrze. 10. Widzę przez koszulkę, jak ci puchną plecy. Jeszcze dwa. Raz. Dwa. Przerwa. Wygrałem. W międzyczasie rozciągaj mięśnie pleców, wstań. Za to. I rozciągasz tutaj. Szybciej te mięśnie będą się regenerowały, mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji. Kiedy skakanka? Popracujemy nad twoimi barkami. Twardym trzeba być, nie miękkim. No mój ten? To twój biceps. Nie odkładaj, cały czas kontroluj. Już? Nie liczyłem. A. Zagapiłem się. Już. Po prostu postęp jest tak niewiarygodny, że zapomniałem liczyć ci powtórzenia. Radę ręce wziąłem z boty. Ale coś tam urosło, proszę. Nie no, chłopie, no. Kurde, ja cię nie poznaję. Nie można zapominać o treningu nóg. Zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie. Mięśnie nóg. I później trochę brzuszków, tak? No brzuch masz, to powinno dobrze, łatwo pójść.
Będzie co spalać. Odpowiednik przysiadów na mięśnie ud. Stopy równolegle. Jak będziesz wyciskał, to wyciskaj tak, jakbyś czuł, że wyciskasz piętami, żeby odciążyć kolana. Stopy wyżej. Równolegle. Tu mam dziurę. Dobra. Uwaga. W dół. Ręce gdzie? Tutaj masz takie chwyty. I wyciskamy. Kontrolując. O! Mamusi nie ma, nie podmucha. Słuchaj, nie ma krwi, nie ma zabawy. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Cybermarianie, oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Dziękuję. Zostały jeszcze do przetrenowania mięśnie brzucha, ale najcięższa robota wykonana. Wow. Nogi mam tak mocne jak oczy. Odleciałem. Ostatnie ćwiczenie, a właściwie zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha. Nie chcę mi się tak po kolei wszystkiego tłumaczyć, będę ci pokazywał i każdy z tych ćwiczeń bez przerwy trzeba wykonać po 10 razy. Dobra. Proszę. Na plecy? Na plecy. Ręce pod pośladki, nogi proste i odrywamy biodra od ziemi. Raz. 10 razy. Nogi trzymamy niżej, nożyce. Dobra, dalej nogi trzymamy i pionowo. Podkurczamy. Skręty. Świadomie napinamy mięśnie brzucha. Czujesz? Druga noga. Jak to było? Tak. O. I sięgamy do góry. Gratuluję treningu. Myślę, że to jest dobry początek do twojej nowej kariery sportowej. Teraz już będę w stanie przebiec się do sklepu. Mamet, uważaj, trochę mięśni i Cybermarian będzie chodził w tej samej wadze. Subskrybujcie mój kanał.